A więc tak, witamy Państwa serdecznie na naszym webinarze zorganizowanym przez Wincom Technologies i dzisiaj opowiemy Państwu o aktualnych promocjach firmy Cambium Networks, a także o tym, co nowego pojawiło się lub niebawem pojawi się w katalogu produktów Cambium Networks. I o tym wszystkim opowie nam dzisiaj nasz gość, Sylwester Chojnacki, który jest regionalnym dyrektorem odpowiada za rynki Europy Środkowo-Wschodniej. Sylwek, zapraszam. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie wszystkich. Po południu 15:03, więc słuchajcie, 2 godziny i mamy już po prezentacji. Więc usiądźcie, kawę dużo zróbcie, rzeczywiście żartuję. Postaram się streszczać, natomiast tematy są 3 i to dosyć ciekawe. Pierwsza rzecz to promocje EPMP, ich było więcej, ale teraz troszeczkę nam się już skróciło, bo kwartał się powoli już jesteśmy w połowie, więc troszeczkę już tych promocji jest mniej, natomiast zostały moim zdaniem te najciekawsze tak naprawdę, które mamy do dyspozycji. Opowiem też o nowych produktach, które jedne już mamy od jakiegoś czasu, a niektóre następne będą już za chwilę. Warto o nich więcej mówić, bo będziemy się na nich też mocno koncentrowali. To jest nowy segment rynku, nowe urządzenia, nowe częstotliwości, w których będziemy pracowali. Więc jeżeli ktoś będzie miał w trakcie jakiekolwiek pytania, jesteśmy nie w dużym gronie, więc proponuję, możemy od razu bezpośrednio zadawać. Jesteśmy tu po to, aby na nie odpowiadać. Więc zaczynam. Agenda. Tak jak powiedziałem, aktualne promocje PMP. Króciutko o PMP samym, ale to tak wszyscy mniej więcej w tym gronie chyba wiedzą, co to za urządzenia, są jakie klasy. Dalej powiem o promocjach całorocznych i w szczególności tu o Brink & Friend, o promocjach ograniczonych czasowo, czy tutaj przede wszystkim chciałem się skupić na Elevate i tych dwóch promocjach komercyjnych, które mamy do końca kwartału trzeciego. I dalej nowości. Z jednej strony będzie właśnie to nowe 10 GHz, nowe otwarcie Cambium, które niebawem się pokaże na rynku. No i już od jakiegoś czasu dostępne CNVision, czyli nasze podejście pod sieci wideo monitoringowe, koncepcja Cambium, która różni się bardzo mocno od konkurencji i tu będę chciał o tym troszeczkę też powiedzieć. Na końcu zostawimy sobie chwilę na dodatkowe pytania, jeżeli się pojawią, ale jeżeli będą w trakcie, to zachęcam do ich zadawania. Więc zaczynamy od promocji EPMP. Tych promocji mieliśmy sporo od w zasadzie początku drugiego kwartału, a nawet troszeczkę wcześniej. Te promocje troszkę zmieniały, ewoluowały, natomiast nadal jeszcze są ciekawe promocje. Czego one dotyczą? Dotyczą one przede wszystkim sprzętu całego portfolio EPMP. EPMP, czyli urządzeń dostępowych, szerokopasmowych, które w Polsce mamy, przeżywają tak naprawdę renesans, powiedziałbym, dlatego że od jakiegoś roku, a zwłaszcza w okresie również koronawirusa, moglibyśmy tylko, prosiłbym tylko o wyciszenie mikrofonu, bo słyszę coś w tle, jeżeli można. Ja też coś słyszę. Tak, no to może tak, dobra. I teraz urządzenia EPMP służą przede wszystkim do budowania sieci operatorów, do wymiany sieci tej, która istnieje, konkurencji, stąd też jedna z naszych promocji. Natomiast służą również często w projektach unijnych, tych, które właśnie realizujemy wspólnie z kolegami, z Przemkiem, gdzie robimy również dostęp do access pointów Wi-Fi'owych w ramach programu Wi-Fi for EU, czy Internet dla każdego. Tam, gdzie go nie ma, możemy w prosty sposób to zaoferować. Mamy do dyspozycji z jednej strony różnorodność access pointów. Ja tu pokazuję tylko już generację trzecią urządzeń, czyli EPMP 3000, gdzie mamy pełną stację EPMP 3000, taką zubożałą troszeczkę, my nazywamy to wersję Lite, wersję EPMP 3000L, i najnowsze dziecko, które się pojawiło i często wykorzystywane jest w takich prostych projektach, czyli stację Omni dookólną, która jest Omni Micropop, którą mamy też dostępną od jakiegoś czasu. Te wszystkie urządzenia służą jako takie stacje bazowe, mają dosyć wysoką pojemność, mogą obsługiwać setki megabitów na sekundę przepustowości w kierunku użytkowników końcowych. I dzięki tym urządzeniom, dzięki tym bazom możemy dzisiaj zaoferować naprawdę szerokopasmowy internet. My nie wstydzimy się w wielu miejscach konkurować ze światłowodem. My twierdzimy raczej, że światłowód powinien docierać do takich stacji bazowych, żeby nie było tutaj żadnych ograniczeń. Stacje mają ogromne pojemność, tak jak ta duża stacja po lewej stronie EPMP 3000. Teoretycznie w paśmie czy w kanale 80 MHz może nawet dostarczyć prawie 1 giga ruchu.
Także jest to ogromna możliwość, zakładając, że to jest tylko jeden sektor, więc możliwość jest ogromna, jeżeli zbudujemy cztery sektory, to tego ruchu naprawdę jest powyżej, grubo powyżej giga, a nawet sięgający powyżej 2 giga. Także można budować dzisiaj nowoczesne i bardzo sprawne rozwiązania w oparciu o systemy radiowe. To systemy, które są niewydolne, można je w łatwy sposób zamienić i o tym dalej powiem. Z drugiego punktu widzenia, od strony klienckiej, tych urządzeń końcowych jest dzisiaj ogromna wielkość, tak naprawdę mnogość. Mamy od dużych urządzeń typu Force 325 z anteną 25-decybelową, gdzie możemy wychodzić na odległości od stacji bazowej nawet 8-10 km. Mamy urządzenia dosyć tanie, a nawet najtańsze Force 313L, urządzenie, które potrafi działać na odległość powiedzmy kilometra, 2 km od stacji bazowej. Jest to najtańsze urządzenie w kambiu dostępowe, gdzie montuje się u klienta końcowego. Mamy też takie gwiazdy, które ostatnio coraz więcej są kupowane, czyli Force 319, bardzo fajne urządzenie, ładne, panelowa antenka, gdzie mamy 19 dB, gdzie de facto w wielu przypadkach nawet zastępuje Force'a 325, bo parametrami możemy sięgnąć nawet na odległości 5 km i to spokojnie wystarcza. Te wszystkie urządzenia oczywiście są w ramach całego portfolio, czyli całej generacji trzeciej dostępne. I co ważne, te urządzenia końcowe, one są gotowe również na generację czwartą, której oczekujemy. Prawdopodobnie pod koniec przyszłego roku wypuścimy pierwsze bety tego systemu. Będzie się nazywało dzisiaj roboczo EPMP 4000, natomiast przypuszczam, że to będzie się troszeczkę też inaczej nazywało. Urządzenia, które będą już oparte na chipsecie AX-owym. I tu zapewniamy pełną kompatybilność z tymi urządzeniami, które dzisiaj nasi operatorzy, czy też w naszych sieciach tu budujemy za pomocą właśnie takich końcówek, jak tu Państwo widzą. To jest o tyle istotne, że Cambium dba zawsze o to, aby ta generacyjna spójność była zapewniona. O to chodzi, żeby od pierwszej generacji sprzętu, czyli EPMP 1000 do dzisiejszej EPMP 3000, my cały czas wstecz współpracujemy i wspieramy urządzenia N-kowe, klasy N, będziemy wspierać urządzenia AC-kowe, także o to się nie ma co martwić. Inwestycja właśnie dzięki temu w Cambium bardzo się mocno opłaca. I teraz wspomniałem Elevate. Elevate jest to taki twór, taki program, czy też taki powiedziałbym proces, gdzie za pomocą software'u możemy zdalnie poprzez radio, nie musimy jeździć do klienta, wymienić software z obcych jednostek, które tu widzimy typu Ubiquiti czy MikroTik, na software Cambiumowy. Z jednej strony to jest pierwszy punkt, drugi punkt, co musimy zrobić, to jedynie takiej inwestycji, którą operator byłby skłonny przeprowadzić, musimy wymienić access point. Tych access pointów zawsze w sieci jest dużo, dużo mniej. Zwykle problem jest z końcówkami, których mogą być setki albo tysiące. Za pomocą tego software'u, za pomocą tego całego programu Elevate'u możemy tak naprawdę sieć automatycznie poprzez tylko wymianę software'u i zmianę access pointa powielić kilkukrotnie. To nie jest 20%, to nie jest 50%, to jest 2, 3 czy 4 razy możemy zwiększać przepustowość takiej sieci, przepustowość sektora i również dzięki temu dostarczyć większą przepustowość do jednostek końcowych. Co to daje? Dziś wielu operatorów boryka się z tym, że usługi, jakie mogą oferować po tych sieciach Ubiquiti czy MikroTik, to są rzędu 20, maksymalnie 30 megabit na sekundę, ale to już jest maks. Często tych urządzeń w sektorze jest niewiele, 10, 15, 20 maksymalnie. My nie boimy się zaczynać ścieżki tak naprawdę usług od 50 megabitów w górę. I na tych istniejących urządzeniach, które mają tą możliwość, tylko po prostu są ograniczone od strony stacji bazowej z wszystkimi funkcjonalnościami i parametrami, jakie daje stacja bazowa obca niż Cambium, dzięki przejściu przez Elevate, czyli wymianie software'u, jeszcze raz podkreślam, zdalnej wymianie software'u, bez jeżdżenia do klienta końcowego, bez dotykania, a pamiętajmy, że jesteśmy w czasie koronawirusa, gdzie to wszystko jest utrudnione, można taki software wymienić i te końcówki mogą świadczyć w ciągu kilkudziesięciu minut zamiast 20, 10, 30 megabitów mogą świadczyć od razu 50 megabitów. Daje to pojemność stacji bazowej, możliwości stacji bazowej, cały system, wszystkie mechanizmy, wszystkie parametry, które są wbudowane właśnie w EPMP. Długo by o tym mówić, na tym się nie chcę skupiać, chcę tylko pokazać, że to cały czas Elevate wspieramy, ale za chwileczkę o tym powiem, niedługo się to skończy, więc to już jest jakby ścieżka schyłkowa i
zachęcam naprawdę bardzo mocno, bo później żadnej możliwości innej nie będzie. Nie będzie, żaden z tych producentów nie kwapi się do tego, żeby w nowych swoich rozwiązaniach wspierać urządzenia klasy N, nawet własne. My się nad tym mocno pochyliliśmy i tych urządzeń, jak widzimy, zarówno od strony Ubiquiti czy Mikrotika jest bardzo dużo. Więc warto się nad tym zastanowić, to nie jest duża inwestycja. To jest inwestycja rzędów sieci kilku tysięcy złotych czy kilkunastu tysięcy złotych, która tylko opiera się na wymianie stacji bazowych, ale nie dotykamy w ogóle, na dzień dzisiejszy nie musimy dotykać tak naprawdę urządzeń końcowych, tylko je zainwestować w kierunku software'u Cambium. No i teraz wchodząc już bezpośrednio do tych promocji, to właśnie promocja Elevate, która trwa już, mamy już w zasadzie jej historię prawie półtora roku, ale bardzo mocna intensyfikacja nastąpiła od początku tego roku. W czasie koronawirusa wiele sieci okazało się, że gdzie normalnie były w miarę wydolne, gdzie te 10-20 megabitów starczało, ale jak wiele osób się przeniosło do domu, to okazało się, że te sieci są niewydolne. I operatorzy zaczęli zwracać się do nas, my też zaczęliśmy szukać takich przypadków, żeby pomóc, żeby te sieci mogły już świadczyć usługi rzędu 50 megabitów, a niektórzy dzięki temu, że przeszli już na sprzęt Cambium, mogą spokojnie świadczyć usługi 100 megabitowe i takie są świadczone. Na czym to polega? Prosta sprawa, kupuje się access pointa, bo to w zasadzie to dotyczy, musi być ten access point wymieniony w tej sieci, jeden per sektor, ale proszę zwrócić uwagę, że wymiana taka nie musi być jeden do jednego. My często wymieniamy kilka access pointów patrzących w tym samym kierunku na jeden access point cambiumowy. Także często zamiast 8-9 bardzo mocno zagęszczonych stacji, które same siebie zakłócają, pozostaje na danej lokalizacji 4 access pointy i one omiatają 360 stopni całą lokalizację. Więc wymiana access pointa i my z tymi access pointami, w zależności kto na co się zdecyduje, od wersji jeszcze wersji drugiej, czyli od wersji EPMP 2000 do wersji EPMP 3000, my rozdajemy tych licencji bardzo dużo. Można uzyskać aż w zasadzie 70 darmowych licencji, czyli 70 terminali w ramach takiego sektora dostaje darmową licencję na przejście do stacji bazowej Cambiumowej. My w tym wszystkim pomagamy, nasi dystrybutorzy też w tym pomagają, po to, żeby takie przejście, czyli używanie narzędzia gotowego, które Państwu jest dostarczone, żeby za pomocą tego narzędzia sprawnie taką sieć przerzucić i taką sieć, w zależności od wielkości oczywiście, można w przeciągu kilku dni czy kilkunastu dni przerzucić de facto w całości do Cambium. To jest kwestia tylko, jak to się robi, jak to sprawnie idzie. Także tu jest bardzo ważne, rodzaje licencjonowania, już tego nie będę dotykał, to są różne, może być na sztywno, na tak zwane flexible, z puli wybrane. I co jest ważne, ta promocja trwa już tylko do 31 grudnia. My żeśmy już przedłużali ją raz, przedłużaliśmy ją drugi raz, natomiast pomogło nam pewnie to, że mieliśmy koronawirusa i nasz zarząd pochylił się nad tym, żeby jeszcze pomóc jeszcze operatorom, którzy w tym momencie wymagali takiej pomocy z rozszerzeniem tych licencji. Więc my chcemy powolutku wycofywać się z tego. To nie znaczy, że nie będziemy wspierali tego, co już dzisiaj jest. To nie znaczy, że my nie będziemy wspierali urządzeń, które mają już Elevate'a na swoim hardware'ze zapuszczonego. To nie o to chodzi. My nie chcemy po prostu dalej rozwijać kolejnych wersji, znajdować nowych terminali, dlatego że kosztuje nas to bardzo dużo energii. Jest to ogromna grupa kilkudziesięciu osób, która pracuje tylko na sprzęcie obcym, zamiast skupić się na sprzęcie własnym. Więc chcemy zrobić jak najwięcej, te licencje naprawdę są dostępne do końca roku. Jest czas na to, żeby spokojnie swoją sieć przeprogramować po to, żeby ona mogła dalej być gotowa na nowe generacje, bez wymiany końcówek, ewentualnie, jeżeli dajdzie taka potrzeba, wymiana stacji bazowych, ale to nie jest już taki duży koszt w porównaniu z końcówkami. To jest jedna promocja. Druga promocja, którą też mamy od dawna, Polska jest tutaj liderem, jeżeli chodzi o dostarczanie tej promocji i wykorzystanie jej, to jest tak zwany Bring a Friend, przyprowadź przyjaciela. Na czym to polega? Polega to na tym, że Cambium rozdaje darmowe sektory. Rozdaje te darmowe sektory oczywiście, ale nie tak od razu, tylko po prostu trzeba spełnić pewne bardzo proste wymagania po to, żeby takie sektory dostać. Z jednej strony mamy jakby dwie grupy tutaj, do których trafiamy z tą promocją. Z jednej strony mamy nowego operatora, który nigdy nie próbował sprzętu urządzeń Cambium, a z drugiej strony mamy używającego, istniejącego operatora, który jest dzisiaj, a mamy takich około 150 w Polsce już, powyżej 150, to są dane jeszcze sprzed miesiąca, nowych operatorów, którzy już korzystają z tego sprzętu cambiumowego. No i na czym to polega? Polega to na tym, że operator
istniejący przychodzi jako ambasador, przychodzi do operatora nowego i mówi: hej, słuchaj, fajnie się działa, spróbuj. Masz problem taki jak ja miałem, ja go rozwiązałem, mam dzisiaj sieć działającą, usługi mam rzędu 50, 70, 100 megabitów na sekundę. Chcesz, czy chcesz dalej ciągnąć to i mieć tą usługi na rzędu 10, 20 megabitów? No i operator, jeżeli porozmawia, to zobaczy, sobie przejedzie się nawet, sprawdził tego operatora, jak to wygląda, a niektórzy dużo już czytają i widzą, że operatorzy inni chwalą, w końcu jest ich 150, więc jeżeli ten nowy operator według innych, całkowicie innych promocji zakupi sobie sprzęt, nawet jedną stację bazową, to ten operator, który go polecił, dostaje stację bazową taką samą, jaką zakupił tamten, z sektorem, pełny sektor, czyli stacja bazowa plus antena. To jest bardzo proste, tak naprawdę jeden do jednego, za każdego nowego operatora, za każdego nawet pojedynczy sektor dajemy inny sektor. I teraz mamy pewne zmiany, takie, które wprowadziliśmy specjalnie na rynek polski, po to, żeby nawet to usprawnić. Do tej pory mieliśmy tylko, że za jedną stację Access Point 3000, czyli tą stację pełną i antenę, nowy operator dostawał właśnie, znaczy istniejący operator dostawał taką samą stację, to samo było dotyczyło Elki, ale zrobiliśmy coś takiego, że jeżeli operator nowy kupi nawet dwie stacje te light z antenami, to tamten operator, który polecał, dostaje stację pełną. Więc takich sektorów, tak dla tych, którzy chcieliby wiedzieć, czy to działa, czy nie działa, rozdaliśmy w Polsce powyżej 30, może nawet więcej sektorów. W zeszłym roku była to magiczna duża cyfra, około chyba 15 czy 20 sektorów, które rozdaliśmy. W tym roku już ponad 10, tak, to już będzie powyżej 40 sektorów, które rozdaliśmy i cały czas operatorzy się zgłaszają. Prosta sprawa, trzeba polecić po prostu takiego operatora na stronie cambionetworks.com with bring a friend. To jest 2 minuty zapisanie danych nowego operatora. Tak naprawdę dla mnie to jest ważne, wchodzi to na moje konto, ja widzę takiego nowego operatora, albo dostaję później fakturę już zakupową nową od nowego operatora i wtedy już procesujemy to bardzo szybko razem z dystrybutorem, żeby taki darmowy sektor wysyłać. To działa, a pamiętajmy, sprzęt swoje kosztuje, więc takie darmowe sektory, mam takich mistrzów, którzy nawet po 7 sektorów udało im się zdobyć w zeszłym roku z tego programu. Także zachęcam bardzo. Jeżeli chodzi o promocje komercyjne, takie, które powodują obniżenie cen, to mamy bardzo fajną promocję już od jakiegoś czasu, ale ją cały czas jakby zmieniamy, leciutko ją dopasowujemy też do rynku i do potrzeb. Jest to promocja, gdzie ktoś musi zakupić sektor, może to być stacja 3000 albo 3000L z anteną plus 16 SM-ów. 16 SM-ów, czyli 16 końcówek abonenckich. Muszą one być jednego typu, a wtedy taki operator dostaje 4 bezpłatne. Jak sobie to wszystko policzymy według cennika, który jest specjalny i tak już na dzień dzisiejszy dla Polski, to po takim tak naprawdę przeliczeniu to wszystkiego, to mniej więcej od cen dzisiejszych, najlepszych cen dystrybutora, 15% jeszcze dodatkowego upustu, taki operator w zasadzie dostaje jako zysk. Każdy operator może kupić takie 4 zestawy, może to być istniejący i nowy operator. Także już połączyliśmy wszystkie możliwe rzeczy do tego, żeby operatorzy mogli z tego skorzystać. Także jeżeli ktoś sobie na przykład chce mieć 3 rodzaje terminali w swojej sieci, na przykład 13L, 19 i 25, czy 16 i 25, czy 19, może sobie spokojnie za pomocą takich 3 sektorów skorzystać z tej promocji. Wielu skorzystało, mamy dziesiątki operatorów, którzy do tej pory skorzystali już z tej promocji. Ona była bardziej uboga, bo mieliśmy ograniczenia nawet do 2 zestawów. Dzisiaj rozszerzyliśmy to po to, żeby po prostu można było z niej skorzystać do końca. Przypuszczam, że z końcem września niestety już nie będziemy mogli przedłużyć tej promocji, bo prowadzimy ją już długo, tak? Więc mamy do dyspozycji access pointy i mamy do dyspozycji różne rodzaje naszych terminali i trzeba wybrać do każdej promocji jeden zestaw, tak? Tych 20 terminali w zasadzie w sumie, które się uzyskuje. Bardzo fajna promocja. Druga promocja, jest to taka troszeczkę mieszanka, promocja, którą zaciągnęliśmy z rynku amerykańskiego. Mogę pytanie zadać, Sylwek, czy niekoniecznie? Tak, pewnie. Po to... Cześć, Grzegorz z tej strony, Miklet. Pytanko mam takie, od kiedy ta promocja jest z tymi 3000, przepraszam. Mówisz o tej, co teraz się wyświetla, tak? Tak, teraz tak, o promocji numer 1, no dokładnie. Już jest. A jak ja kupiłem od Krzysia 10 sierpnia jakieś tam zestawy i później? To pogadaj z Krzysiem. To z Krzysiem muszę pogadać, tak? Powinien to uznać. No,
No bo wziąłem, wiesz, wziąłem trzy zestawy tych 3000 z sektorami. Ona jest cały czas aktywna, także pogadaj z nim, niech on dobra. Tam aktorowo się dogadajcie. Ona jest cały czas aktywna, także Krzysio powinien to spokojnie uwzględnić, musi tylko to przeprocesować master dystrybutor u siebie szybciutko, także podaj z Krzysiem, Krzysio będzie wiedział, co zrobić. Także tutaj, no oczywiście no, staramy się nie cofać wstecz jeszcze, ale tutaj mam, jeżeli mówisz o sierpniu, to tutaj jakby nie ma z tym problemu. No tak, teraz brałem, teraz trzy takie zestawy. No to no, fajnie, dobra. No to trzeba to skorzystać. Drugie możliwości pakietowe to są tak naprawdę troszeczkę inny sposób, bardzo mocny rabat. Jak tam mieliśmy 15%, to tu mamy prawie 27-26%, ale tu jest jakby specyfika sprzętu. To są sieci, już powiedziałbym, takie, gdzie budowane są na większy zasięg, gdzie na przykład w sektorze chcemy wykorzystać tylko forsy 25 i dodatkowo dajemy takiego CSM-a i w tym momencie, jak policzymy te całe pakiety, to względem tych normalnych cen, czyli tych najlepszych cen dystrybutorskich bez promocji, to jest 27 czy 26% na pakiet. Opłaca się, warto też pomyśleć o tym, bo to jest naprawdę rozwiązanie, gdzie możemy sobie wymieszać w sieci takich 25, zwykle potrzebujemy mniej, ze stacją bazową możemy kupić i ta też promocja do końca września działa. Tu dodatkowo jeszcze zobligował nam się RF Element, że jeżeli będziemy brali stację bazową, na przykład taką naszą elkową i ktoś chce skorzystać z Horna, to chcą dołożyć do tego od siebie darmową antenę. Także tutaj mamy fajną współpracę również z RF Element do tego, żeby wspomóc tak naprawdę to rozwiązanie na rynek polski. I to są wszystkie promocje, jeżeli chodzi o promocje komercyjne. Ważne to tu z tymi promocjami. Trzeba korzystać z nich, to raz. Z dystrybutorem trzeba się dogadać, żeby przedstawił dokładnie wyliczenia i tak dalej. One się powinny zgadzać z tym wszystkim, co ja tutaj piszę. Jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, proszę o kontakt ze mną, to w tym momencie ja to gdzieś tam wyprostuję. Promocje są pakietowo, są ograniczone czasowo i nie można ich łączyć ze sobą, czyli jeżeli mamy te promocje komercyjne, to tej promocji nie można łączyć z tą promocją. Ale już promocję Elevate, tak naprawdę, jeżeli kupuje ktoś stację bazową, czy w tej promocji, to automatycznie również dostaje licencje Elevate'owe, które były w tej promocji, tej Elevate'owej tu. Także to jest, Elevate jest traktowany całkowicie oddzielnie. My chcemy po to, żeby po prostu, żeby każdy mógł jakby przejść na tą sieć i korzystać z jej pewnych uroków, możliwości. Natomiast komercyjnych z tych promocji z sobą nie łączymy. Elevate, pamiętajmy, że kończy się w tym roku. Trzeba się spieszyć. Później ja wiem, że będzie, niektórzy będą mówić, nie wiedzieli. Ja staram się i będziemy trąbić na pewno pod koniec tego, we wrześniu, wszyscy wrócą z urlopów i będziemy dalej trąbić, żeby każdy zobaczył naprawdę, ile jeszcze ma u siebie urządzeń, żeby zelewejtować, bo później no, ja już nie będę miał na to wpływu, bo jeżeli centrala mi zabroni, to już nie będziemy mogli tego używać. Pamiętajmy też, że mamy tutaj wsparcie raz dystrybutora, tutaj Elwirka pomaga bardzo mocno, pomagają tutaj, Joasia pomaga, także tu mamy dostęp bezpośredni, ale również i my tu jesteśmy na miejscu. Jestem ja, jest Sebastian, który jest wsparciem technicznym. Jeżeli są jakiekolwiek problemy, nie czekać, nie patrzeć czasami na fora, dzwonić do nas, wysyłać do nas maila. Po to tu jesteśmy, żeby w ten rynek wesprzeć i żebyśmy mogli to od razu pozałatwiać. Pamiętajmy również o tych zaletach. Z jednej strony nie każdy o tym pamięta, ale 3 lata gwarancji zostaje z tym sprzętem. To są 3 lata gwarancji, że przez 3 lata w zasadzie z tym sprzętem cokolwiek by się zdarzyło. Czasami się zdarza, każda firma ma gdzieś tam jakieś babole. Natomiast w naszym przypadku tych urządzeń wadliwości jest bardzo nieznikoma, ale przez te 3 lata macie tą gwarancję. Zwłaszcza przy stacjach bazowych jest to ważne, że jest ta gwarancja i można z niej korzystać i trzeba z niej korzystać, tak? A nie wyrzucać sprzętu do kosza. Dalej, Elevate, to co powiedziałem, 2-3 razy lepiej działająca sieć. W wielu przypadkach nawet jest to 4-krotnie, w zależności co zostaniemy na początku, to tak na pewno poprawić możemy, że minimum 2 razy podniesiemy tę sieć, żeby ona działała szybciej. Dalej mamy AC Wave 2, wsparcie multi-zim MIMO, po to, żeby podwoić przepustowość. Oprócz tego, że możemy tu zwiększyć 2-3 razy, to jeszcze dalej za pomocą, jeżeli zastosujemy stację multi-user MIMO, na przykład EPMP 3000, to jeszcze raz to podwoimy. To pozwala ta technologia. Mamy zunifikowaną platformę do jednoczesnego wsparcia 11N AC Wave 2. I to nie są dwie różne technologie. Dla nas jest to technologia obsługiwana przez tą samą stację bazową jednocześnie.
Więc to jest bardzo ważne, żeby tego nie rozróżniamy. No i jednostki klienckie są gotowe do nowej generacji sprzętu EPMP, czyli technologii AX. My już nad nią pracujemy. W tym roku, w czwartym kwartale pokażemy pierwszy terminal, pierwszą końcówkę, która będzie działała jako, na razie jako punkt już w technologii AX-owej. Także już powolutku będzie widać i będzie widać, co ta technologia będzie potrafiła. My już robimy badania i widzimy, że ona się będzie zwiększała. Natomiast nie trzeba czekać na to, aż się pojawi stacja za rok, po to, żeby skorzystać dzisiaj z urządzeń AC. One będą działały z tamtą siecią, po prostu. To jest nasza jakby dzisiaj informacja i taka powiedziałbym z naszej strony powiedziana rzecz, że po prostu musimy wesprzeć tą technologię i będziemy wspierać tę technologię, do tej pory robiliśmy. Jest wiele innych zalet, które ci, którzy skorzystali z naszych rozwiązań, widzą i wiedzą, jak one działają. Tak? Pamiętajmy, i to jest bardzo ważne, szczególnie jeżeli mówimy o Brink & Friend, tych operatorów państwa, którzy częściowo tutaj już właśnie są podczas naszej rozmowy, jest około 150 i oni mogą znaleźć kolejnych. Tych operatorów w Polsce jest kilkuset. Nie skłamałbym, gdybym powiedział około 1000, więc naprawdę można dzięki temu zarobić sobie darmowy sektor, a to jest kwestia krótkiej rozmowy, pokazania swojej sieci, pokazania, jak u mnie to działa, po to, żeby inni. Nie musi to być sąsiad, jeżeli nie lubimy się z sąsiadem, może być to operator z innej części Polski. Znają się Państwo z nimi dobrze, bo często spotykacie się, gdzieś tam się słyszycie. Dobrze, to było na temat EPMP. Przechodzimy teraz do nowości. Ja zacznę od nowości, której jeszcze na rynku nie mamy. 60 GHz już jest jako pasmo, natomiast od jakiegoś czasu używane i tutaj mocno chwali się tym m.in. MikroTik, ale MikroTik tutaj pokaże, z jaką technologią on działa. My robimy to troszeczkę inaczej. Jak zwykle Cambium musi pokazać się technologicznie, że jest lepszy, więc tak to właśnie przyświecało inżynierom do budowy tego systemu. Jesteśmy już przy końcówce budowy. W zasadzie już skończyliśmy ten system hardware'owo, teraz dopieszczamy go software'owo i we wrześniu, czyli niebawem, pod koniec września chcemy pokazać już pełną dostępność komercyjną tego urządzenia. Także już niebawem pokażemy to, co mamy z wyjedzie, ze stajni właśnie kambiumowej. No i co to jest 60 GHz? Ci, którzy wiedzą, to już wiedzą, że to jest pasmo w niektórych krajach nielicencjonowane, ma bardzo szerokie kanały, kanały rzędu 2 giga, powyżej 2 giga. W Europie mamy dostępność kilku takich kanałów, w zasadzie 4 kanałów. Niektórzy troszeczkę na lewo wykorzystują inne jeszcze kanały, nie chcę tego komentować, natomiast cztery kanały mają ogromną pojemność i Cambium się zabrało z tego typu sprzęt. Idzie w tym kierunku, to nie jest jedno rozwiązanie, które będziemy stosować, w kierunku właśnie wyższych częstotliwości rzędu 60, 28, 26 GHz. Zobaczymy, co nas jeszcze czeka. Także tych częstotliwości w każdym z regionów jest sporo. My się skupiamy oczywiście na naszych częstotliwościach, które w Polsce są dostępne. One są uwolnione, de facto można z nich korzystać dzisiaj jako punkt. Toczy się batalia po to, żeby można było korzystać również z nich jak punkt wielopunkt. Nasi sąsiedzi z południa, Czesi, już im się to udało, od stycznia mają dostępność jako punkt wielopunkt, więc można na tym budować sieci takie, jakie chce zaprezentować Cambium. I teraz technologia milimetrowa, którą mówimy 60 GHz, ma swoje zalety i wady. Przede wszystkim wadą podstawową jest to, że musimy mieć linię widoczności. To jest raz. Dwa, że dystans to nie są kilometry. To są poszczególne setki metrów, może pojedyncze kilometry, jeżeli po prostu nie chcemy mieć zbyt wielkiej jakości łącza i sobie możemy pozwolić na to, że będziemy mieli tak zwany drop czasami w naszym linku. Natomiast my tego nie forsujemy, my stwierdzamy po prostu i pokazujemy, jak chcemy działać, co chcemy robić i tak naprawdę skorzystać z całego szerokiego pasma, jakie daje 60 giga. Dzięki temu właśnie wybudowaliśmy system w oparciu o te częstotliwości. I teraz na rynku można znaleźć kilka technologii. Ja tutaj takie krótkie porównanie zrobiłem dwóch technologii. I z jednej strony AC Wave 2, które my mamy dostępne między innymi w EPMP i widzimy te parametry. Te systemy, one nie będą z sobą konkurować. Dlaczego? Dlatego, że jeden z systemów, czyli technologia AY, którą my będziemy wykorzystywali w sieci 60 GHz, ona z jednej strony ma ograniczone swoje możliwości, ale pojemnościowo jest przewyższa to kilkukrotnie to, co może zaoferować 5 giga. Z drugiej strony 5 giga, patrząc na odległości, no może teoretycznie bardzo daleko sięgnąć. Tu mamy limit do 1,5 kilometra, może do 2 kilometrów maksymalnie. Za to inne rzeczy
jak technologicznie opóźnienia i tak dalej, możliwości są ogromne również po technologii, w technologii 60 giga. Więc jak ktoś mnie pyta czasami, jak ja bym to umiejscowił, no to myślę, że to już niektórzy sami to wymyślili. Technologia 5 giga na zewnątrz dużych miejscowości, tam, gdzie trzeba sięgnąć dalej, miejsca, wioski i tak dalej. Natomiast technologia 60 giga może być wykorzystywana nawet w mieście, tam, gdzie już nie możemy kopać, tam, gdzie musimy szybko gdzieś dotrzeć, dostarczyć duże łącze albo łącza do użytkowników końcowych, albo stworzenie sieci meshowej. Więc te technologie będą się uzupełniały i Cambium też o tym myśli, w jaki sposób je razem z sobą połączyć. Natomiast nasza bezpośrednia konkurencja, którą mamy, bazuje często na technologii AD. To już jest stara technologia, 2016. De facto 802.11 jako standard, a Y nie jest jeszcze do końca ukończony. On w tym roku już będzie zakończony, będzie w pełni już zdefiniowany. On już jest zdefiniowany, tylko czeka na ostatnie tak naprawdę podpisy. I teraz ta technologia w tych różnych standardach trochę się różni. I na to trzeba zwrócić uwagę, że ta technologia w pełni oparta jest tak naprawdę jak system Wi-Fi'owy, patrząc o dostęp do kanału CSMA. Tu natomiast my opieramy się na pełni systemie telekomunikacyjnym, takim jakim oferujemy między innymi w EPMP i w naszych innych rozwiązaniach, czyli TDMA, TDD i tego typu rzeczy jak synchronizacja i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu ten system może nie bije na głowę, ale podwaja możliwości przepustowości. Daje większą liczbę klientów, które możemy podpiąć jako punkt wielopu. Daje synchronizację, daje możliwość tego, o czym znowu powracamy, czyli do technologii mesh, która będzie mogła być wykorzystywana zwłaszcza w miastach, gdzie nie będziemy mieli możliwości dotarcia za pomocą technologii punkt wielopunkt, ale za pomocą właśnie poszczególnych skoków do dalszych miejsc. Także proszę zwrócić na to uwagę, my idziemy w kierunku, nasz system będzie powstawał w technologii 802.11ay. I teraz nasze rozwiązanie 60-gigowe, czym się różni? Raz, dużą pojemnością. Dużą pojemnością. Teoretycznie, nawet nie teoretycznie, możemy dostarczyć 15 gigabitów na sekundę przy połączeniu dwóch kanałów. I to planujemy w kolejnej wersji software'u, może nie w pierwszej, ale pierwsza wersja software'u będzie dawała już możliwości przerzucenia ruchu rzędu 7 coś giga w danym kierunku. Także jest to dużo. Dalej, wszystkie beamforminki, wszystkie te mechanizmy, które wykorzystujemy w naszych systemach, one będą również wykorzystywane w tym właśnie rozwiązaniu. My korzystamy również z czegoś, co się taką technologią, która w Stanach wyrosła, tak zwanego Facebook Telegraph, i za pomocą tej technologii będziemy mogli budować sieci, które same będą mogły się konfigurować. Oczywiście w pierwszym etapie pewnie jeszcze to nie nastąpi, natomiast w kolejnych etapach te sieci będą mogły się samo konfigurować, same puszczać przepustowości i tak dalej. To daje właśnie technologia Facebook Telegraph, którą my jesteśmy jednym z ważniejszych członków tego właśnie grona, które wspiera tę technologię w Facebooku. Dalej, co jest ważne, większość konkurencji dzisiaj oferuje tylko punkt-punkt. My też to mamy. Punkt-punkt jest najprostszą konfiguracją, natomiast my skupiamy się bardziej na tym, żeby dostarczyć pojemną i zdolną stację do tego, żeby obsługiwać ruch punkt wielopunkt, ale dodatkowo, czego inni nie potrafią, sieć meshową. Wierzymy, że te sieci meshowe w oparciu o, nie wiem, małe instalacje na lampach będą mogły bardzo sprawnie działać w miastach i nie będzie potrzeby przy tych przepustowościach, które będą dostępne do tego, żeby budować światłowody, bo coraz trudniej się je buduje miasta, tworzą coraz więcej problemów, trzeba więcej mieć pozwoleń na to, żeby taki światłowód przekopać. Nie będzie potrzeby. No i jak to będzie wyglądało? Popatrzmy sobie takie zdjęcia poglądowe, gdzie możemy tak naprawdę od budynku do budynku, od lampy do lampy robić odpowiednie sieci do tego, żeby dostarczyć zarówno, nie wiem, zasilić Wi-Fi'e. Pamiętajmy, że wchodzi technologia Wi-Fi 6. Wi-Fi 6 to już nie jest przepustowość rzędu nawet do 1 giga. To jest przepustowość powyżej 1 giga, która będzie dostępna. Urządzenia nowe, komórkowe zaczynają się pojawiać. Cambium ma w swojej ofercie już urządzenia access pointowe Wi-Fi technologii Wi-Fi 6, więc na to trzeba zwrócić uwagę. Trzeba dostarczyć łącza, bo wymiana urządzenia bez łącza, które może przenieść ten cały ruch, będzie bez sensu. Ale czy można to zrobić sprawnie? Można się poruszać po dachach. Te urządzenia, jak Państwo zobaczą, są bardzo małe, więc one są kompletnie prawie niezauważalne. Urządzonko, nawet taka końcówka mała, może jest w wysokości 20 cm niecałych, więc takie urządzenia naprawdę są niewielkie i będzie można budować bardzo sprawnie sieci bezprzewodowe, bez potrzeby budowania światłowodu. Światłowód będzie potrzebny do tego, żeby zasilić
węzeł takiego urządzenia, żeby tam dostarczyć, nie wiem, 50-100 giga takiego źródła po to, żebyśmy mogli tak naprawdę bezproblemowo poruszać się po całej sieci. No i nawet teren podmiejski, pamiętajmy, linia widoczności, więc po dachach trzeba pewnie będzie się poruszać, ale to są nieduże odległości, więc nie ma z tym problemu, bo tu 60 giga mamy tłumienie ogromne, więc to jest inny sposób budowania sieci. Również sieci na, nie wiem, małych miejscowościach, gdzie trzeba będzie z sieciowi postawić tak naprawdę grubą rurę do tego, żeby dalej zejść, nie wiem, z innymi urządzeniami w dół, tego typu rozwiązania będą mogły być dostępne. No i również dla sieci enterprise'owych, dla przedsiębiorstw, gdzie mamy, nie wiem, magazyny, hale magazynowe, tam, gdzie budowane są gdzieś tam pod miastami, to będzie technologia, która bez kładzenia jakiegokolwiek dodatkowych kabli będzie mogła bardzo szybko, sprawnie załatwić taką sieć w przeciągu, nie wiem, kilkunastu dni, postawić taką sieć w oparciu o 60 GHz. No i również, o czym my nie zapominamy, pamiętajmy, że 5G nastąpi, 5G będzie również wymagało jako technologia dużych przepustowości, a to jest bardzo fajny pomysł na to, żeby tą do stacji mikro, do stacji pico, takich właśnie pico celi, dostarczać właśnie dużą przepustowość gigabitową właśnie za pomocą technologii. No i teraz co mamy do dyspozycji na dzień dzisiejszy? Pamiętajmy, to jest pierwsze portfolio, które wypuszczamy. Z jednej strony mamy tak zwany distribution node. To jest taka nomenklatura związana właśnie z systemem 60 GHz. Distribution node, czyli stacja bazowa, która w naszym przypadku jest stacją, w jednym pudełku mamy od razu dwa sektory, każdy po 140 stopni. I one są tak fajnie umiejscowione, że dzięki temu właśnie możemy robić z niego sieć meshową od razu, więc mamy tutaj dwusektorową stację bazową, która może patrzeć od razu w dwóch różnych kierunkach, w zasadzie zostaje nam, mamy 280 stopni, omiatamy. Pamiętajmy, że musimy gdzieś coś z tyłu zamontować, więc nie możemy zrobić z tego stacji dookólnej, bo byśmy tracili od razu na jakimś słupku czy na jakiejś ścianie, więc to z taką technologią wchodzimy. Z drugiej strony mamy urządzenia klienckie, na dzień dzisiejszy mamy dwa, mocne 402 decybelowe urządzenie V3000 i malutkie, to co wspomniałem, wielkości niecałych 20 cm, może nawet mniej, urządzenie V1000, które może już dostarczać 1 giga żywego ruchu tak naprawdę do klienta końcowego. I te urządzenia mają swoją specyfikację, jak tu widzimy właśnie tutaj pierwsza stacja bazowa, to jest całe urządzenie, tu już nie ma nic więcej, antena wbudowana, proszę zobaczyć na wymiary, to naprawdę jest, 30, nie wiem czy tu jest, a tu jest, o mamy 30 cm, to jest cała wielkość stacji bazowej, którą możemy powiesić na jakimkolwiek słupku, ona zasilana jest poprzez różne możliwe, również systemy POE, więc proszę zwrócić uwagę, jakie interfejsy musimy już mieć dostępne, jakie są dostępne. I tego też Państwo konkurencji nie znajdą. My już oferujemy 10 gigabitowy interfejs po to, żeby tak naprawdę ten ruch, który tu mamy, 7,5 giga uplinku plus 7,5 giga downlinku obsłużyć z takiej stacji bazowej. Więc to jest o tyle istotne, że musimy być na to przygotowani i mamy takie możliwości. I do takiej stacji możemy zarówno podłączać klientów, jak i inne stacje, które będą służyły jako mesh i budować dzięki temu kolejne sektory, czy też kolejne punkty dostępowe. I teraz mamy końcówkę kliencką, czyli V3000, tą mocną, 402-decybelową. Naprawdę bardzo mocna, możliwości ma wielkie. Możemy budować linki rzędu 1,5 kilometra, bazując na takich dwóch urządzeniach. I to będzie jeden z najdłuższych linków, jakie będzie można zrobić, żeby oczywiście zagwarantować dużą przepustowość. My nie mówimy tutaj o dużych stratach tak naprawdę pakietów. Więc też interfejsów ma sporo możliwości, oczywiście wchodzenie wręcz ze światłowodem, na to liczymy. Pamiętajmy też, Cambium przygotowuje się do tego, żeby oprócz standardowych wkładek światłowodowych również mieć wkładkę GPON-ową. Także możemy sobie wyobrazić, że jeżeli ktoś ma kawałek światłowodu, buduje się GPON-ową, to takie urządzenie będzie, zarówno to, jak i to wcześniejsze, będzie miało wkładkę już GPON-ową jako jedną z opcji do tego, żeby podłączyć pod danego OLT bezpośrednio, podłączyć się z takim urządzeniem. No i najprostsze urządzenie, najtańsze urządzenie, końcówka, to nie, z tego raczej nie będziemy budować nic poza po prostu końcówkami podłączonymi zarówno do jednego czy do drugiego urządzenia wcześniejszego. To jest właśnie urządzenie V1000, które jest ograniczone przepustowością, ale nie przepustowością tak naprawdę radiową, tylko przepustowością interfejsu. Zastosowaliśmy tu interfejs jednogigowy, stwierdziliśmy, że do 1 giga będziemy mogli takie łącza dostarczać już do klienta końcowego, więc będzie to bardzo fajne
uzupełnienie, czy też alternatywa dla końcówek ONTEK, które mamy po prostu u klientów światłowodowych. Takie modzie można budować. No i to różne opcje budowy, prosta, najprostsza, którą już dawno testujemy i fajnie to wychodzi, czyli punkt. Dalej, bardziej skomplikowana sobie konkurencja nie zawsze radzi. A pamiętajmy, tu też mamy pewne ograniczenia. Nie możemy tu podłączyć setek klientów. Nie da się w tej technologii. Tu możemy maksymalnie podłączyć 15. Technologia AD, o której wspomniałem, konkurencja ma, ona może podłączyć teoretycznie o połowę mniej. Więc tu możliwości tego systemu są dużo większe. A z racji tego, że stacja bazowa jest dwusektorowa, to możemy podłączyć 30 końcówek do naszej stacji bazowej. Więc naprawdę sporo, jeżeli każdemu możemy dać około prawie 1 giga ruchu bez żadnego problemu. No i dalej możliwości również połączenia tego, to planujemy w drugiej części połączenia tego jako rozwiązanie, jako ekstendery różne, również możliwości w przyszłości podłączenia tego z backupem o połączonym na 5 giga. To wszystko planujemy, które będzie w następnych odsłonach. Także dzięki temu możemy sobie daną stację bazową wyciągnąć na początku w jakieś miejsce za pomocą takiego punkt, a dalej po prostu robić to za pomocą punkt wielopunkt. No i najciekawsze chyba, co nas czeka, to jest sytuacja meshowa. Meshowa, zaletą tego jest to, że któreś łącze z tych pada, to w tym momencie system rekonfiguruje się po to, żeby zrobić obejście tego systemu. Tak jak działają sieci ringowe, gdzie mają po prostu zabezpieczenia ku temu, żeby po prostu mieć cały czas online dostępność łącza. Więc w przypadku danego łącza każdego zawsze budujemy tak, żeby mieć dwa kierunki i te dwa kierunki będą obsługiwane. Jeżeli któryś z nich padnie, to zawsze drugi go dostarczy. Więc ten system dzięki właśnie współpracy z Facebookiem i ich mniejszym telegrafem tak naprawdę mamy możliwość właśnie obsłużenia. Będzie dodatkowy kontroler, który będzie nad tym czuwał, który będzie właśnie badał, co się dzieje z siecią, sprawdzał wszystkie punkty i rekonfigurował je online po to, żeby można było taką sieć zrobić. I możemy wtedy sobie spokojnie z siecią iść dowolne miejsce. Nie musimy mieć tam światłowodu. Konkurencja światłowodowa może by tam być, a my możemy sobie po lampach, mając tylko zasilanie, możemy po prostu skakać po to, żeby robić takie właśnie instalacje wielkiej przepustowości. No i również to jest związane dla mikroceli. Podsumowując tą część, pierwsza rzecz, nasze unikalne rzeczy, które warto zwrócić uwagę, one już niebawem będą, wszystko będzie dostępne, to jest właśnie stacja bazowa, która nie jest to zwykła, prosta stacja, to jest dwusektorowa stacja od razu. I to też będziemy o tym pewnie rozmawiać przy najbliższej okazji. Koszty tego to nie są naprawdę wysokie, to są koszty rzędu sieci EPMP, więc tu o takich rzeczach mówimy. Mamy możliwości dzisiaj dwóch terminali, tych terminali w przyszłości będzie dużo więcej. Będą różne potrzeby, my badamy, robimy badania rynkowe po to, żeby określić, jakie kolejne terminale mamy produkować, żebyśmy mogli je oferować na rynku. Możliwość V3000, która daje naprawdę duże możliwości, zarówno od strony, przez to, że obsługuje beamforming, ale każde urządzenie obsługuje, ale daje możliwości long range, dużego zasięgu. Wszystko pamiętajmy, wszystko mamy z panelu tego, z którego dzisiaj korzystamy, czyli CN Maestro. Nie wymyślamy nowego systemu, mamy CN Maestro, który będzie obsługiwał kolejny system. No i mamy tego te również narzędzia. Dzisiaj już narzędzia, niebawem narzędzie planistyczne, Link Planner będzie obsługiwało między innymi możliwości budowania tego łącza, ale również narzędzie, którego może my mniej korzystamy w Stanach, bardziej CN Heat, które robi mapy pokryciowe, pokazuje, gdzie możemy umiejscowić danych klientów. Jest to również możliwe. Także to oczekujemy już niebawem. Jeżeli ktoś chce więcej informacji na ten temat, ja mogę podeszać broszury, mamy to wszystko już gotowe. Natomiast czekamy. Chcemy też zrobić kilka takich pilotaży w Polsce, w Czechach, zwłaszcza, bo ten rynek jest bardzo mocno gorący, jeżeli chodzi o częstotliwość 10 giga. No i ruszyć już w czwartym kwartale już w pełni komercyjnie z tym systemem, żeby go oferować i sprzedawać. Sylwku, pojawiło się tutaj pytanie, kiedy będą dostępne ceny na te urządzenia? Ceny, nie chciałbym, ja już widziałem pewne ceny, natomiast ja już mam swoją historię doświadczeń, więc wolałbym na razie tych cen nie wypuszczać, natomiast we wrześniu na pewno takie ceny pokażemy. Dobrze, dziękuję. Jak będę miał, przypuszczam, że jak będzie już takie ogłoszenie światowe, to również pozwoli nam centralne na wypuszczenie cen, żebyśmy pokazali. Naprawdę ceny są fajne, naprawdę w tym jakości sprzętu. Ja już ten sprzęt dotykałem, mam ten sprzęt zresztą u siebie, w wersji takiej pokazowej, to ten sprzęt naprawdę wygląda poważnie. To nie jest plastikowe urządzonko, które może kosztować kilkadziesiąt złotych.
To jest urządzenie, które naprawdę będzie zachowywało się, będzie stabilne i będzie dostarczało to łącze. Więc to jest taka, tak jak zawsze Cambium dostarcza urządzenia porządnej klasy. Zresztą Państwo widzieli tutaj na rysunkach. To jest naprawdę bardzo fajnie wykonane i jakościowo myślę, że będziemy przebijać konkurencję bardzo zdrowo. Więc no, trzeba poczekać, zobaczyć, sprawdzić, wziąć do ręki, zobaczyć, jak to wygląda. Dobrze. O, już 15:38. Postaram się szybciutko. Kolejnym rozwiązaniem, które już jest na rynku, które od jakiegoś czasu oferujemy, otwierając sobie rynek troszeczkę szerzej, specyficzny rynek wertykalny, jest rozwiązanie SceneVision. SceneVision jest to rozwiązanie, które stosujemy jako rozwiązanie, które może być pomocne w budowaniu sieci wideomonitoringu. Sieć wideomonitoringu dzisiaj, zwłaszcza te bardziej skomplikowane sieci, nikt nie myśli o budowaniu sieci radiowej, bo niektóre firmy zwątpiły bardzo w jakość działania sieci radiowych. Buduje to po prostu na światłowodzie. My staramy się powolutku z powrotem przekonywać do radia, pokazując inną jakość i nowe możliwości takiego systemu. I właśnie stąd się wziął SceneVision, które budujemy na znanej platformie. Hardware'owo pod spodem są urządzenia ePMP, natomiast na tym się kończy cała zbieżność tych dwóch produktów. Dalej cały software jest napisany od początku. Software, który uwzględnia dodatkowe możliwości, dodatkowe parametry, dodatkowe integracje, nowe protokoły i tak dalej. Więc to jest nowy system. I my już takie sieci sporo robimy. To rozwiązanie zostało wypuszczone na początku roku. My na razie podchodziliśmy do tego spokojnie, bo wiadomo, urządzenia muszą się wygrzać, muszą popracować sieć, więc nie chcieliśmy tego robić, żeby to się wygrzewały w Polsce. Myślę, że tak wystarczająco ciepły klimat mieliśmy od początku roku. Wygrzewały się w różnych miejscach, między innymi Elwira, gdzieś tam koło ciebie, Chicago, taka sieć działa, oczywiście dlatego, że tam też niedaleko nasza centrala jest, więc było łatwiej, ale w dowolnych innych miejscach, chociaż mamy tu w Polsce, ale to sieć, która jeszcze nie była budowana na SceneVision, jak widzimy, ale była budowana na protoplaście, czyli na ePMP i ona działa. Takie sieci mamy w Polsce, jak i za granicą, tak jak zawsze wspominam, sieć kilkutysięczną kamer w Budapeszcie, która budowana jest na ePMP. Więc my wybraliśmy do tego system, który znaliśmy, który widzieliśmy, że od strony jakościowej sobie poradzi z takim systemem wideomonitoringu, a dołożyliśmy do tego kilka ciekawych rozwiązań. No i staramy się przekonywać tych wszystkich instalatorów, którzy bawią się w te światłowody, zostawcie to. Jeżeli chcecie mieć sieć zbudowaną dobrej jakości, nie musicie kłaść od razu światłowodów i walczyć o te światłowody. Możemy to zrobić z powrotem za pomocą radia, ale to radio musi być naprawdę stabilne, dobrej jakości, a z drugiej strony mieć dodatkowe funkcjonalności, które my oferujemy. No i teraz oprócz wszystkich tych rzeczy na uwagę jakościowo, tych wszystkich IP i tak dalej, zwracam uwagę na ten punkt. Specjalna integracja, którą dokonaliśmy w tym systemie, czyli wbudowaliśmy ONVIFA, czyli taki protokół, który porozumiewa się kamera, a dzisiaj większość kamer ten protokół obsługuje i my ten protokół rozumiemy od strony naszego systemu. My jesteśmy w stanie za pomocą tego protokołu przekazywać, ściągać informacje, ściągać strumień, rozpakowywać go i tak dalej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, my jesteśmy w stanie również korzystać i robić integrację z systemem nadzoru kamer. W przypadku większej instalacji VMS, czyli Video Monitoring System, my mamy pełną integrację i integrujemy się z coraz większą liczbą dostawców tego typu rozwiązania. Więc to jest tak naprawdę kluczowa różnica pomiędzy wszystkimi innymi rozwiązaniami typu Ubiquiti, Radwin, które dostarczają również dla sieci video monitoringu i dostarczają większość tych parametrów. My natomiast dostarczamy to, czego inni nie dostarczają, czyli integrujemy się, staramy się zrozumieć to, co my przesyłamy, do kogo przesyłamy. No i jak to wygląda? Od strony ONVIF mamy nową całkowicie platformę. SceneVision jako platforma, jako software całkowicie jest uproszczony. Tam nie ma, tak jak w SceneMaestro, możliwości robienia nie wiadomo czego, doszukiwania się. Nie, bo dlatego, że ta platforma ma być platformą, którą będą obsługiwali firmy, które się na radiu nie znają, które muszą widzieć, co się z systemem dzieje, które mogą sobie podejrzeć dodatkowo kamerę, jak ona wygląda, które muszą widzieć podstawowe parametry i ustawić te parametry w przeciągu kilku sekund. Więc dzięki temu taka platforma jest i my widzimy tak naprawdę kamery wszystkie, które są podłączone, one się same zgłaszają dzięki ONVIF-owi,
pokazują, jeżeli my klikniemy sobie na taką kamerę, możemy na nią wejść i tak naprawdę mieć podgląd. To jest to, czego w żadnym innym systemie radiowym dzisiaj, jak ja nie widziałem przynajmniej takiego, jest dostępne. I mamy możliwości właśnie wszystkich tych parametrów, zobaczenia sobie po prostu proste menu do tego, żeby ustawiać taki system. Ja później pokażę tych hub klienta, pokażę tą całą naszą specyfikę urządzeń, ale tak naprawdę wygląda interfejs podstawowy, w którym można od razu widzieć, jakie jest obciążenie systemu, czy czegoś nam brakuje, jak wygląda status łącza i tak dalej. Nie tak, jak wygląda dzisiaj CMS-tro, czy też podgląd webowy naszego rozwiązania, na przykład EPMP. Pomimo tego, że to jest EPMP, z tyłu sobie za tym siedzi. Z drugiej strony, nie od strony kamer, ale od strony systemu wideo monitoringowego WMS, gdzie mamy podgląd na wiele kamer jednocześnie, nasz system jest klientem takiego rozwiązania. Jest widziany, jest zintegrowany, pojawia się w alarmach, pojawia się w wszystkich eventach, które się pojawiają. Po kliknięciu po prostu na link takiej integracji takiego klienta, my przechodzimy na tamten interfejs, który widzieliśmy wcześniej. Ale poza tym nie musimy wchodzić normalnie, bo jeżeli cokolwiek się wydarzy, od razu pojawia się na tej informacji. Mamy dzisiaj integrację nie z trzema, a chyba z pięcioma firmami, które dostarczają tego typu systemy. Pracujemy nad dwoma bardzo ważnymi, szczególnie dla Polski, to jest firma Hikvision Vision i Dahua. Nad nimi pracujemy. Nie jest takie proste, bo nie wszystkie są tak bardzo otwarte do współpracy, natomiast no, my mocno się staramy po to, żebyśmy mogli się pod koniec roku z nimi zintegrować i żeby mieć kolejnych dwóch dużych graczy, zwłaszcza w naszym regionie, do którymi moglibyśmy się do ich WMS-a zintegrować i pokazać to razem. Dodatkowo mamy fajne kilka narzędzi, między innymi coś, co się nazywa CN Vision Companion. To jest aplikacja, którą możemy sobie zainstalować na komputerze, która możemy za pomocą niej zarówno odkryć swoją sieć i zobaczyć, jak ona wygląda, a z drugiej strony, czyli ona jest tak naprawdę z CN Vision bezpośrednio podłączona, a z drugiej strony możemy sobie ją zaplanować. Wystarczy, że sobie po prostu zbudujemy. To jest taki planning po prostu, gdzie na kartce ktoś chciałby to zrobić, my to zrobiliśmy, zautomatyzowaliśmy, powkładaliśmy różne, nie to, że kamery, ale różne opcje kamer. Bawiłem się tym ostatnio, bardzo fajnie to wygląda, gdzie możemy sobie zrobić stację bazową, określić mniej więcej, jakiego rodzaju kodeki są w kamerze użyte, to automatycznie przełączy nam się na łącze i w tym momencie możemy sobie bardzo szybko policzyć, jakie urządzenia są nam potrzebne od strony CN Vision do budowy takiej sieci. Kilkanaście minut pracy z naszymi urządzeniami i mamy gotowy plik do tego, żeby już mieć tak zwane BOM, do tego, żeby takie urządzenia można było wyspecyfikować i wysłać jako dodatkowo, jako zamówienie, widzieć po prostu, co potrzebujemy. Wpisywane są parametry i tak dalej. Widzimy, ile nam pojemności zostaje w każdym momencie w stacji bazowej, w danym terminalu. Bardzo fajne, można sobie to ściągnąć, taką właśnie CN Vision Companion po to, żeby sobie to poćwiczyć. No i jak wyglądają urządzenia? Urządzenia, jak widzimy, to tak naprawdę hardware jest EPMP. Tylko software jest całkowicie inny, nic nie zostało nam z EPMP, więc mamy z jednej strony stacje bazowe, które się tu właśnie nazywają huby, mamy hub Flex, która jest stacją, do której możemy dołożyć różnego typu anteny, mamy hub, który jest tak naprawdę od strony EPMP micropopem do kulną, no i dalej mamy różne końcówki, które wybraliśmy selektywnie, tylko niektóre do tego, żeby były końcówkami, które mogą zarówno pracować jako wersji punkt wielopunkt, jak i wersji punkt punkt. Do tego mamy oczywiście wsparcie od strony anten, zarówno od stron sektorowych, anten hornowych, także zbudowaliśmy całą platformę, ona przychodzi już właśnie jako platforma CN Vision. No i do tego końcówki jeszcze raz pokazane wszystkie, które mamy dostępne tak naprawdę, które możemy użyć i dodatkowo coś, co może być bardzo ciekawym rozwiązaniem, które pod koniec roku będziemy wypuszczać, w czwartym kwartale w zasadzie, to jest końcówka, która jednocześnie jest switchem, która będzie mogła wypuścić, zasilić jednocześnie do trzech kamer, będzie mogła podłączyć za pomocą portów i być jednocześnie zasilona od strony stacji bazowej, czy też takiego samego urządzenia po drugiej stronie. Fajne rozwiązanie, to jest namiastka tego, co szykujemy od strony budowania specyficznych urządzeń switchingowych pod urządzenia właśnie kamerowe, co nas czeka prawdopodobnie na początku przyszłego roku, już w tym roku się nie wyrobimy, ale to urządzenie będzie już dostępne, czyli połączenie switcha wieloportowego razem z urządzeniem radiowym w jednym miejscu. No i takie są różne konfiguracje, które możemy osiągnąć.
Czyli możemy z jednej strony proste konfiguracje punkt-punkt i one się często zdarzają. Często się zdarzają do tego, żeby tworzyć takiego łącza rzędu, nie wiem, nawet do 10 kilometrów. Możemy zrobić to za pomocą tych urządzeń Max-R, czyli tak naprawdę forsów 319. No i dalej mamy dwie różne konfiguracje, w zasadzie trzy różne konfiguracje, jeżeli chodzi o stacje bazowe, bo jedno z tych urządzeń, czyli Micro, możemy stosować jako hub również, więc mamy rozwiązanie dookólne, rozwiązanie 30-stopniowe, jak i również rozwiązanie z różnymi dedykowanymi antenami 60-stopniowe. Więc mamy całość, każde urządzenie ma swój software Steam Vision, na każde urządzenie możemy wejść i odpowiednio widzieć to, co chcemy zobaczyć, czy zarówno sieć, jak i również poszczególne kamery i tak dalej, z każdego poziomu możemy takie rzeczy sobie obejrzeć. No i podsumowanie. Pierwsza rzecz, jakie są zalety tego rozwiązania? Pierwsza rzecz to jest tak, że mamy system, który jest zoptymalizowany specjalnie do obsługi wideo. My już to przećwiczyliśmy przy rozwiązaniu EPMP, tu to zmodyfikowaliśmy, dodaliśmy trochę funkcjonalności, dodaliśmy nowe protokoły do tego, żebyśmy mogli obsłużyć. To rozwiązanie w pełni spełnia wymogi właśnie pracy z kamerami tam, gdzie musimy mieć dostępność łącza na wysokim poziomie. Jest to architektura, jak widać było z wcześniejszego rysunku, bardzo skalowalna, możemy zrobić z tym, co chcemy, jak chcemy to ustawić, na jakie odległości i tak dalej, możemy sobie to wszystko ładnie dopracować. Mamy od strony bezpieczeństwa, pamiętajmy, że EPMP jest cały czas protokołem, on jest niepodsłuchiwalny, nie ma takich skanerów, które potrafiłyby go podsłuchać, ten nasz system, ale dodatkowo mamy możliwości ustawienia autentykacji nawet do 256 bitów na końcówkę, więc nie ma szansy, żeby ktokolwiek mógł tego podsłuchać. Dalej mamy możliwości, tak, raz z jednej strony planowania za pomocą tego Companion Tools, dalej integracji, dalej urządzenia, które specyficzne, na przykład urządzenie 19, to właśnie to ten 90R, to jest rakietyzowane specjalnie IP67 urządzonko, fajne. Mamy do tego wsparcie, 3 lata gwarancji. No i oczywiście wsparcie nasze, czy też jakość Cambium, czy też wcześniej Motorola, która zawsze wychodzi z budowy takiego typu systemu. Więc warto pomyśleć o tym. Warto, wiem, że część z Państwa też w sieciach wideomonitoringowych gdzieś tam swoje palce maczała. Warto nad tym się pochylić i popatrzeć, czy czasami nie warto zamiast kopać się tak naprawdę ze światłowodem i gdzieś w sieciach budować ten światłowód na siłę, nie skorzystać czasami z systemu radiowego. My staramy się, tak jak powiedziałem wcześniej, odtworzyć jakość systemu radiowego, która może służyć systemom wideomonitoringowym. Bo dzisiaj, tak jak w przypadku sieci 60-gigowej, tak jak w przypadku właśnie sieci wideomonitoringowej, nie da się przekopać miasta po to, żeby stworzyć system wideomonitoringu. Jeżeli tam kabla nie ma, już lepiej tylko niech tam nie będzie. Szkoda rujnować ludziom życie. Lepiej, żeby postawić system radiowy. No to mniej więcej jest tyle z mojej strony. Dokładnie się w godzince zmieściłem, więc to nie były 2 godziny obiecane. Więc możemy teraz poświęcić trochę czasu na ewentualne pytania. Elwirko, mamy jakieś pytania? Nic nie mamy w czacie. Nie wiem, czy ktoś chciałby jeszcze... Ja mam pytanie. Grzegorz, ponownie. Dawaj, Grzegorz. Pewnie. Sylwek, te pytanko do tego Omni Micropop, to jest Omnia dookólna, to jest tak jak typowe te Omnie? Oczywiście, Omni jest Omni, no jak może być Omni sektorowy? No ja wiem, tylko takie już pytanie teoretyczno-retoryczne. No, dobra, słuchaj, jak ten zestaw wychodzi cenowo? O Panie, ale to jest... mówisz od razu o CN Vision, czy mówisz o EPMP? Nie, mówię o EPMP. EPMP, to musiałbym zajrzeć. Wiesz co, to jest naprawdę... No dobra. Bardzo tanie. Dobra, czyli słuchaj, czyli to jest ta sama technologia co w 3000L, czyli mogę sobie podłączyć ACEKi i elevate'y M-kowe. Dobra. Tak, proszę a ile elevate'ów? A ile, proszę pana, elevate'ów? Wiesz co, chyba wydaje mi się, że do, jak pamiętam, tak samo jak w LC do 64. Do 64, okej. Okay. Nie mam więcej pytań, dziękuję. Tylko, że musisz pamiętać jedną rzecz, tam masz, no, antena nie masz takiej dookólna, jak to dookólna, wiesz, zalety są i wady, tak? Tego... No dobra, a ile, jaki jest maksymalny zasięg, jak tak możesz mi coś powiedzieć, plus, co, minus? Ja nie wiem, Przemek chyba, nie wiem, czy jeszcze Przemek jest na linii, on chyba gdzieś to testował, ale ja bym nie szalał więcej niż 2 kilometry. Aha, więcej niż 2 kilometry, czyli coś takiego. Przemek mówi. Ja bym nie szalał więcej niż 1,5 kilometra, bo to ma 8 dBi. 8 dBi, tak? Tak. Aha, tak, no, to jest 8 dBi antena, to jest takie, bezpiecznie jest kilometr, troszeczkę
z lepszą anteną końcówkową jest 1,5. Ja to mam przetestowane na 800 metrach i nawet całkiem przyzwoicie to chodzi. Nie, no to ja mam troszkę większe linki na tych, tam gdzie chciałem to po prostu wrzucić. No słuchaj, i tam no mam to o mnie zubi. To posłuchaj, a nie lepiej byłoby L-kę zastosować ewentualnie z anteną dookólną? Powiem ci, do tych L-ek jestem zrażony. Wiesz, wziąłem 3 te L-ki i wszystkie oddaję. A czemu tak? No mam z nimi same problemy, wiesz, gubi mi, rozłącza mi wszystkie SM-y. Mam na, mam na jednej stacji bazowej, mam tam 60 SM-ów. I wywala mi wszystkie. Wszystkie mi wywala. Ale który masz soft? No najnowszy. O objawach, które były na 4,5. Ja mam 4,5,4 RC16. Tak, i na RC16 miałem, tak, miałem to samo. Wszystkie końcówki mi rozłącza, GPS-u nie ma, jest na czerwono, dopiero wiesz, jak pasuje. No, nie rób takich gwałtownych ruchów. Weź porozmawiaj z Sebastianem na ten temat. Ja już z Krzysiem Jaskiem to już żeśmy drążyli, wysyłałem mu logi. Dobrze, to Krzysio jest pierwszym takim progiem, następnym jest Sebastian. To nie ma tak, że to ma nie działać, to nie ma opcji takiej. Mogą być jakieś problemy, ale to ja jest... Ja już zdecydowałem to zdjąć, dlatego wziąłem te 3000, wiesz? No dobra, no ale to mówię, to tak nie róbcie po prostu, bo to tak człowiek się zniechęci niepotrzebnie, bo my czasami znajdziemy gdzieś jakieś problemy. Coś, co nawet nie przewidywaliśmy nie tego, a Sebastian jest takim grzebaczem, że on dogrzebie się do tego. No, słyszałem tak, że jest. Nie, im trudniejszy case, tym bardziej jest zapalczywy, więc ja bym tak nie rezygnował. No ale dobra, jak 3000... Nie, no ja mam Sylwek, ja mam ją powieszoną na 120 metrach na kominie. Mhm. I wiesz, i no... Ciężko jest po prostu z wejściem, wyjściem. Teraz w tych czasach COVID-a, to ja na przepustki czekam 3 do 4 dni, żeby wejść po prostu na teren zakładu, no nie? I dlatego teraz wymieniają całą galerię, w następnym tygodniu wymieniają galerię na nową, na tym kominie. I w związku z tą wymianą ja będę wymieniał właśnie te 3000 L, mam tam 2 powieszone. Mhm. I te 2 ściągam dodatkowo na innym kominie, na 80 metrach, tylko tam jest troszkę więcej tego syfu lata w powietrzu. Mhm. Też mam te same objawy, że gubi mi ten GPS, pomimo że mam te zewnętrzne anteny dołożone w tych 3000. To ja tym bardziej na to bym Sebastiana wpuścił. To jest jego przypadek. No to na tą jedną, tam na tą jedenastkę, to co tam mam proszę. 28 końcówek, mogę go wpuścić, żeby on to sobie przejrzał. Dobrze. Bo tutaj, gdzie mam tych 60, to wiesz, to telefon się pali, a już miałem tak powiem... Nie, no jasne, ja to rozumiem, spokojnie, tylko mówię, że... Tak. Dlatego ja wspomniałem przy EPMP. Jest support. Ja wiem, że dystrybutorzy mają swoją wiedzę, ale pamiętajcie, no jednak my jesteśmy, mamy tu inżynierów, którzy jednak powinni mieć tą wiedzę dużo wyższą, nie? Z racji z tej firmy, więc no Sebastian tutaj się nie poddaje. Wiele tematów rozwiązał, ma bardzo dobry układ z R&D bezpośrednio. Tak naprawdę wszystkie elevaty wychodzą de facto częściowo spod jego ręki, więc korzystajcie z tego, bo to naprawdę on po to tu jest, tak żeby pomóc, tak żeby nie było takich problemów, bo to wiadomo, coś się może zdarzyć, ale nie zawsze, często okazuje się, że nie to, co patrzyliśmy, to było skutkiem tego, co się dzieje, tak? Ale to ci powiem jedną rzecz, Sylwek. Założyłem EPMP 2000, bo to było pierwsze, które wziąłem w ogóle za przygodę z kamium, zacząłem od EPMP 2000 i to było pierwsze na próbę wziąłem, na testy. Założyłem to właśnie też w gniazdo OS. Tam, gdzie mam tą drugą, tą jedenastkę. Ta akurat jest 13, ale nie pechowa. I tam mam podłączone 40 końcówek. Ja to założyłem i tam miałem wcześniej, jak miałem to na dwóch sektorach Ubiquiti rozrzucone na titanium, te końcówki miałem po 20 tu, 20 tam. Tutaj założyłem to jedno MPMP 2000, wszystkie SM-y przełączyłem do tego. I ja o tym sektorze zapomniałem, rozumiesz? Nie mam z nim żadnych problemów, zero. A wziąłem te 3000 L, się dałem namówić i powiem ci, nie wiem, jakoś sceptycznie już do tego podchodzę, wolę dopłacić. Jasne. Do tych 3000 PMP i wziąć te i... A powiedz mi, a tam stosowałeś też beamformingową antenę jakąś, czy tylko samo PMP 2000? Same PMP 2000, nic nie mam więcej. No dobra, nie, tak czy inaczej... Mam komplet żadnej tej dodatkowej, bo to beamformingowa, to mówisz o tej dodatkowej dokładanej. Tak. Nie, to żadnej nie mam dokładanej, mam pan Krzysio mi wysłał komplet tego, wiesz, tego EPMP 2000, czyli jednostka plus sektor i to założyłem i zapomniałem o ludziach i sprzedaję tam po 50 mega i bez problemu. Nikt mi nie dzwoni.
przestali mi gracze dzwonić, przestali mi dzwonić z gościami, dałem tam telewizję, telewizja chodzi, wiesz, też są podłączeni i zero problemu, wiesz. No słuchaj, także... książka LK powinna tak samo chodzić, no tutaj mówię, trzeba się, musimy się na tym pochylić, to nie ma bata, to jest, wiesz, to z naszej strony strona bardziej honorowa, żeby pokazać, że to działa. No wiesz, no ja wziąłem też logi, tam pościągałem, mam tutaj też pozapisywane te logi przed, przykładowo, rebotami, po rebotach, nawet jadąc teraz na wakacje, wiesz, w nocy przyszło mi tam, bo mam takie powiadomienia, no nie, że po prostu przychodzi mi, mam taką aplikację pushover i tam do Elevate'a, bo większość sieci mamy na UBI, no nie, no to tam generalnie wszystko widać, ale tutaj nie widzę, to mam ustawione na 3-4 klientów powiadomienie, jakich nie ma w sieci. Przychodzi mi powiadomienie, wiesz, przychodziło mi powiadomienie, zalogowałem się z telefonu, patrzę, znowu wszyscy rozłączeni, GPS na czerwono, no i rebot stacji pomógł. A tutaj ostatnio miałem przypadek 2 dni temu, że 3 razy rebotowałem, nie pomogło, dopiero przyłączyłem w GPS-ie na tego interwala, nie, na interwal, tak? Przepraszam, na internala przełączyłem, tak. Zaczęły mi się łączyć końcówki, ale patrzyłem, że w ogóle nie ma ruchu na sektorze. Było 1, a 5 a masz, tam antenkę tą zewnętrzną połączoną? Tak, tak, też mam antenkę zewnętrzną dołożoną. Dobra, to zamówiłem od... No inaczej, zrób porządek z tymi, co tam masz na 3000, to jest bardzo dobry ruch, to w przyszłości ci się przyda, a tą, gdzie masz 20, to Sebastian w przyszłym tygodniu jest na urlopie, ale po tym czasie daj mu to, proszę, nie zapomnij o tym, żeby po prostu on usiadł do tego, dobrze? No jak będzie dalej, będę zauważał te, wiesz, że po prostu rozłącza mi ten GPS, no to po prostu tam znać, nie ma problemu. Dobra. Bo wiesz, to jest ewidentnie widać, że ten, a tutaj pan Krzysio się zgodził przyjąć ode mnie te 3000, ale wiesz, że to jest po prostu, no coś jest nie tak. Jasne. No powiem ci naprawdę, tak, ja jestem zadowolony. No i powiem ci szczerze, że naprawdę zdziwiłeś mnie, bo na setki 3000 elek, które sprzedaliśmy, ich więcej sprzedaliśmy, dużo więcej niż 3000, z racji też ceny jakby, no to słyszę takie, wiesz, pierwszy czy drugi raz słyszałem coś, że z GPS-em coś się działo, to prawda, ale no mówię ci, to jest ciekawe, dlatego warto się nad tym pochylić. No to właśnie to samo pan Krzysio mówi, że no jest tyle ten, no ale to przecież wiadoma sprawa, może coś trafić się jakieś wadliwe. Słuchaj, no tak samo jak zaczynamy siedzieć w Jeeponie, ja to na tych Huawei'ach robię i mamy tam, nie wiem, no, ze stu tych klientów po świetle podłączonych, bo dopiero zaczynamy, a już gdzie koledzy mają po 8-10 tysięcy, im się nigdy nie trafił ten sam terminal z tym samym SN-em, a mi się już trafił, że miałem 2 te same SN-y. Musisz mieć u siebie jakieś dziwne prądy, tam muszą pod twoim terytorium biegać. No dokładnie. Także to wszystko jest, wiesz, no wszystko jest do zrobienia. No idziemy w te 3000, mam tutaj w Łęcz tutaj 2 te sektory założone i też mi nikt nie dzwoni. Też mam... Jeżeli jeszcze się mogę wtrącić, zobacz sobie tam jedną rzecz, która mi gdzieś tam przychodzi do głowy. Zobacz sobie, czy nie masz podpiętego jakiegoś NTP serwera, który ma ustawione różnice czasowe kontra GPS. I to może być jeszcze przyczyną. No to czekaj, już się zaloguję i zaraz zobaczymy, co my tam mamy. Zobacz NTP, po prostu, czy to NTP, wiesz, najlepiej sobie ustawić jakieś stratum 0 albo stratum 1, nie? Żebyś miał taki bezpośredni czas a la GPS, bo możesz mieć coś, co ma, nie wiem, 4-5 sekund różnicy i GPS dostaje małpiego rozumu. Okej, rozumiem, zaraz zobaczymy sobie, gdzie mam. Dobra, słuchajcie, a to co sobie zbyliśmy na bok, to sobie weźmiemy po sprawdzeniu. Tak. Pytanie, ktoś tam, jeszcze ktoś ma jakieś pytania? Bo tak trochę nie chciałbym, żeby wszyscy siedzieli specjalnie, a będziemy sobie to dyskutować. Ja nie mam. Dobrze. Jeżeli nie ma już pytań, to ja chciałam bardzo serdecznie podziękować dla Sylwka za taką garść bardzo ciekawych informacji, a wszystkim uczestnikom za uwagę i za uczestnictwo. Te nasze spotkanie było nagrywane, więc ja wyślę Państwu link z nagraniem, wyślę prezentację Sylwestra, a jak również informacje go kontaktowe, czyli telefon i adres e-mailowy, jakbyście chcieli się, nie wiem, jakie dodatkowe pytania, to także możecie bezpośrednio się z Sylwestrem kontaktować. Zresztą wyświetla się cały czas. No tak, wyświetla też. Ej. Może też wyświetla Sebastiana, żeby po prostu, żeby cały komplet do kamieniu. Jasne. Ja też również chciałem podziękować bardzo mocno. Duża garść informacji. Pamiętajmy, że też Campion cały czas nowe rzeczy wymyśla, z tego jesteśmy znani. Staramy się troszeczkę, żeby tych rzeczy było sporo na rynku. Wierzymy mocno w radio, z tego żyjemy i robimy dobre radio, więc dlatego też pokazujemy, chwalimy się tym mocno. No i mówię,
pod koniec roku będzie gorąco, zwłaszcza z częścią 60 giga, z nowymi odsłonami różnymi jeszcze związanymi z EPMP, pewnie te terminale nowe AX-owe, które się pojawią, pewnie zrobią pewną furorę, bo to będzie pierwsze rozwiązanie, więc patrzcie, przyglądajcie się również naszym sieciom Wi-Fi-owym, bo tutaj się dużo dzieje w kontekście Wi-Fi 6. Nasze rozwiązania coraz fajnie się wbudowują właśnie w tą strukturę taką sieciową. I dziękuję wszystkim serdecznie za uwagę. Dziękuję bardzo i życzę miłego popołudnia i wieczoru. Dziękujemy. Dzięki nawzajem, pozdrawiam, do zobaczenia.